ciężko o tym rozmawiać, ciężko komuś pomóc. Naprawdę chyba nie można komuś pomóc w ogóle. Musi każdy sam na własną rękę. Marysiu, zwracam się do Marii Dębskiej. Pierwszoplanowa rola. No, muszę to powiedzieć, bo myślę, że w Cieszyniaku tak nigdy się nie chwaliłem tobą. Maria jest moją studentką. A moją córką. A twoją córką. Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi, więc no to myślecie Państwo, że jestem dumny. No tak, no oczywiście. No właśnie, ale po pierwsze rola, a po drugie nawiązuje do wypowiedzi mamy, która domyślam się, bo Państwo znacie filmy, ja znam też Kingę prywatnie, to chyba nie jest osoba, która by Ci matkowała na planie, prawda? Opowiedz o pracy z mamą, w tym sensie, że będzie właśnie mamusiowato, czyli ciepłe kluchy. Oj nie. Nie, nie, zdecydowanie nie. I też się tego nie spodziewałam, ale też tego nie lubię bardzo i bym była zaskoczona. Było bez sensu, bo nic by z tego dobrego nie było. No nie wiem, to jest taki temat i to był taki scenariusz, że wiedziałam, że to będzie praca na najwyższych emocjach i będzie i musi być trudno, bo jakby było łatwo, to by było bez sensu, więc no, nie matkowała, raczej było ostro, bo to jest ostry temat, ostry film. My też mamy chyba takie temperamenty, że że tam mówimy, co myślimy. Ja to bardzo cenię, że mama jest takim reżyserem i nie mówię tego dlatego, że tu siedzisz, który daje zadania, który daje aktorowi ogromną wolność, ale też daje jakąś taką takie granice, że ja wiem, gdzie ja jestem, wiem, co ja mam powiedzieć, ale wiem też, że mogę dużo dać z siebie, więc to była trudna praca, ale taka bardzo dobra, twórcza.